Poczyna się w Nowym Sączu dwudniowy zlot, ósmy zlot zabytkowych pojazdów retro. Ta impreza wpisała się już w historię miasta. Ilu dzisiaj i jutro kolekcjonerów dotrze do Nowego Sącza? Około 55 załóg jest zgłoszonych. Mamy nadzieję, że wszystkim uda się dojechać. Są motocykle, są pojazdy, czyli samochody. Wszystko, wszystkie, wszystkie te pojazdy są pojazdami zabytkowymi. Przedział rocznikowy od 1935 roku po lata 80 dla każdego coś pięknego są pojazdy amerykańskie, włoskie, są sportowe, są turystyczne, są motocykle. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Będzie co oglądać. Proszę powiedzieć, jakie pojazdy będzie można zobaczyć? Wiadomo że zabytkowe, ale czy będą takie perełki, jeżeli chodzi o takie zabytki na czterech kółkach? O, mamy w tym roku, mamy to szczęście, że jeden z kolegów, notabene mieszkaniec Sądczyzny Przyjedzie do nas samochodem marki Hubmobil. To jest bardzo rzadko spotykana marka, piękną amerykańską limuzyną z lat 30., -tych. to jest będzie najstarszy pojazd tego zlotu. Auto, które zostało wyprodukowane w około, bo nie ma dokładnych danych, ale z dostępnych danych wiadomo, że jest, było ich około 500 w ogóle. Natomiast na pewno jest to jeden z w tym, tego modelu samochód w Polsce, jeden jedyny. Państwo, jako kolekcjonerzy zabytkowych pojazdów, spotykacie się w różnych zakątkach Polski, ale chyba szczególnie upodobaliście sobie Nowy Sącz? No tak, to się zgadza. Jak zresztą widać, jesteśmy już tu ósmy rok z rzędu. To dzięki zaangażowaniu Muzeum Okręgowego, dyrekcji, kierownika miasteczka, które nas gości co roku, przepiękne, urokliwe miejsce, wszyscy ludzie, którzy tu przyjeżdżają, chociaż raz. Zawsze mówią, że tak urokliwego i pięknego miejsca nie widzieli. Dlatego udaje nam się co roku gromadzić kilkadziesiąt samochodów, kilkudziesięciu kolekcjonerów. Wszyscy są zachwyceni. miasto nam bardzo pomaga, jest bardzo otwarte na takie imprezy. Dlatego z całą przyjemnością robimy tą imprezę tutaj. Mamy nadzieję, że jeszcze troszeczkę to pociągniemy kilka lat do przodu. Co jest takiego w zabytkowych pojazdach, w takich właśnie czy samochodach zabytkowych, zabytkowych motocyklach? Co jest w nich takiego? No cóż, wielokrotnie zadają nam wszyscy redaktorzy to pytanie. No cóż, najprostszą odpowiedzią to jest to, że jest dusza. Natomiast no. Jest wszystko to, co my lubimy. My lubimy mechanikę w tych starych pojazdach jest dużo mechaniki, w przeciwieństwie do nowoczesnych pojazdów, w których jest mnóstwo elektroniki. My lubimy te te zgrzyty, te piski, te stuki, ten zapach, specyficzny zapach pojazdu mechanicznego, który pracuje, nagrzewa się, no po prostu to jest to no, To jest to. W nowych pojazdach już tego nie ma. To jest kosztowna pasja zdecydowanie. No zdecydowanie tak, natomiast to nie jest tak, że, że trzeba być milionerem, żeby tą pasję w sobie kultywować i utrzymywać, żeby mieć pojazd zabytkowy, znamy mnóstwo młodych ludzi. Którzy zaczynają swoją pasję od znalezionego u dziadka w garażu Maluszka, czy starego Fiata dużego, czy jakiegoś motorowerku typu Komar, Romet. To nie musi być od razu Oldsmobile, to nie musi być Rolls Royce, to nie muszą być samochody warte 500 tysięcy złotych czy dolarów. To mogą być pojazdy warte 500 złotych. Mhm. Najważniejsza jest pasja, żeby wyszukać taki pojazd, znaleźć, znaleźć jego historię. I żeby zacząć przy nim pracować. Każdą cenną swoją wolną minutę poświęca się zwykle na, na restaurację, na utrzymanie takiego pojazdu, i to jest tym fajnego.